Cześć, witajcie. Dzisiaj jest ze mną mała asystent, a tym asystentem jest... Radek Dudy. Tak, dzisiaj będziemy sprawdzać, jaka jest różnica między aparatem pełnoklatkowym, a niepełnoklatkowym. Czy te różnice są rzeczywiste i realne, czy jest to po prostu mit? Skupimy się na trzech aspektach. Pierwszym aspektem będzie szybkość autofokusa, drugim aspektem będzie głębia ostrości, a trzecia jakość zdjęcia, czyli generalnie mówiąc szumy. Autofokus będziemy sprawdzać na dwa sposoby. Franek będzie się poruszał, a ja będę fotografował go. Sprawdzimy, czy ten autofokus jest celny. I drugi test to będzie taki dość statyczny. Sprawdzimy, czy również ta celność jest i dokładność jest dobra. Natomiast jeśli chodzi o głębię ostrości, będziemy badać, przy jakiej przysłonie, przy jakiej wartości przysłony aparat niepełnoklatkowy i pełnoklatkowy mają taką samą zbliżoną głębię ostrości. Jeśli chodzi o szumy, no to będziemy fotografować tutaj taką tablicę testową i sprawdzać, czy przy wysokich czułościach występują znaczące szumy. Mamy tutaj do dyspozycji Nikona D610 z obiektywem 85 mm i Nikona D7000 z obiektywem 50 mm i daje to mniej więcej podobną ogniskową. Tutaj będzie 85 mm, a tu będzie to około 75 mm. Cześć, witam Cię serdecznie na podsumowaniu testu pełnej klatki. Przypominam, że test składa się z trzech części: testu czułości, testu głębi ostrości i testu autofokusa. Podsumujmy wyniki tej pierwszej części dotyczącej szumów. Twoim zadaniem było wytypowanie zdjęcia, na którym jest mniejszy szum. I wyniki są następujące. 176 osób zagłosowało, wzięło udział w tej ankiecie. Część osób, około 30 osób, pisało długi komentarz, z którego nie wynikała jasna odpowiedź. Natomiast 47% opowiedziało się, że lepszy obraz jest na pierwszym zdjęciu. Natomiast 52% osób opowiedziało się za tym, że na drugim zdjęciu jest lepszy obraz, jeżeli chodzi oczywiście o szumy. Dziękuję, że wzięliście udział w tej ankiecie i tak licznie komentowaliście. Było bardzo dużo interesujących komentarzy, wiele polubień, udostępnień. No i teraz czas na odkrycie kart. Pierwsze zdjęcie było wykonane aparatem niepełnoklatkowym, natomiast drugie pełnoklatkowym. Czyli jeszcze raz, tutaj za pierwszym zdjęciem opowiedziało się 47%, natomiast za drugim zdjęciem 52%. Jakie wnioski można wyciągnąć z tego rzeczywistego testu? Więc po pierwsze, jesteście w stanie rozróżnić, na którym zdjęciu był mniejszy szum. Była lekka przewaga trafnych odpowiedzi, ale naprawdę to były pojedyncze procenty. I ja również miałem problemy z odgadnięciem, które zdjęcie jest lepsze. Zwróć uwagę, że te zdjęcia, te wycinki, to są rzeczywiste powiększenia. Mniej więcej tak, jak gdyby zdjęcie było powiększone na cały ekran, czyli 40 na 50 cm, w przybliżeniu oczywiście. Czyli tak mniej więcej to zdjęcie wyglądało. Więc są to warunki takiego, można powiedzieć, normalnego oglądania tego zdjęcia. Mało kto drukuje większe zdjęcia niż właśnie jest to widoczne na ekranie. Dlatego był właśnie problem z odszyfrowaniem, który szum jest mniejszy, a który większy, ponieważ tego po prostu zwyczajnie za bardzo nie widać. Dopiero gdy będziemy powiększać zdjęcie, to te szumy będą bardziej widoczne. No i musisz również zwrócić uwagę na to, że te zdjęcia nie były odszumione. Także cały szum, który dała matryca, widziałeś właśnie na tym zdjęciu i nie było tutaj żadnych operacji odszumienia, więc można wyciągnąć taki wniosek, że te szumy rzeczywiście po odszumieniu, obojętnie czy na pełnej klatce, czy na niepełnej klatce, i tak będą w rzeczywistości mniejsze. Drugim wnioskiem z tego testu jest to, że jednak matryca pełnoklatkowa
mniej szumi. Gdybym pokazał Ci właśnie taką tablicę testową, sfotografowaną dwoma aparatami, to łatwo jest się zorientować, że tutaj w tych czarnych polach, tam gdzie ten szum może potencjalnie być największy, no to na tym pierwszym zdjęciu on jest większy, czyli to pierwsze zdjęcie ma większy szum i to jest gorsze zdjęcie i jest to prawdopodobnie niepełna klatka. Gdybym tak zrobił, ten test nie miałby sensu, ponieważ 100% osób wskazałoby, że lepsze zdjęcie kryje się pod numerem 2 i jest to pełna klatka. Czyli jednak matryca pełnoklatkowa oczywiście mniej szumi, ale o ile mniej? Tutaj mamy zdjęcie z niepełnej klatki, czułość 6400 ISO, czyli jest to dokładnie to samo zdjęcie, które było w tym teście. Natomiast to zdjęcie jest z pełnej klatki przy czułości 6400 i tu widać wyraźnie, że jest mniejszy szum. Jeszcze raz. Niepełna klatka, większy szum, prawda? No i pełna klatka, mniejszy szum. Gdybyśmy chcieli określić, jaka jest różnica, o ile bardziej szumi niepełna klatka, no to można by rzec, że jest to właśnie czułość 3200 niepełnej klatki w stosunku do 6400 pełnej klatki. Jeszcze raz, 3200 niepełnej klatki do 6400 pełnej klatki, czyli oznacza to, że różnica jest mniej więcej o 1 stopień i takie pomiary możecie znaleźć na innych portalach, że ta różnica jest około 1 działki. Czyli zysk, można powiedzieć, z pełnej klatki jest około 1 wartości przysłony, można powiedzieć. Ale pod warunkiem, że zdjęcie jest powiększone i że mamy sfotografowaną tablicę testową właśnie w ten sposób. Czyli podczas tego powiększania ten szum jest tutaj widoczny. On nie jest za bardzo widoczny przy rozdzielczościach ekranowych. Trzeci wniosek, jaki płynie z tego testu, to jest taki, że matryca niepełnoklatkowa, w tym przypadku właśnie Nikon D7000, daje obraz, który jest uboższy w cieniach i jest dodatkowo wyostrzany. Nie wiem, jak to się dzieje, ale to zaobserwowałem już wcześniej, podczas pierwszego testu, który robiłem rok temu na użytek kursu fotografii studyjnej i wyniki miałem dokładnie takie same. Czyli brak możliwości rozróżnienia pełnej klatki od niepełnej klatki przy niezbyt dużym powiększeniu, przy normalnym zdjęciu, nie tablicy testowej, tylko zwykłym jakimś zdjęciu oraz wyostrzony obraz w tym Nikonie D7000 i dodatkowo, no, można powiedzieć, podwyższony kontrast, a bardziej tutaj mam na myśli mniej szczegółów w cieniach. Są to oczywiście negatywne cechy. I przez to wyostrzanie wiele osób po prostu się pomyliło. Myślało, że ten ostrzejszy obraz wynika z sensora pełnoklatkowego i dlatego często tak właśnie pisaliście i myśleliście, że ten lepszy obraz pochodzi z niepełnej klatki. Po prostu jest to w jakiś sposób sztuczny, wyostrzane i tak jak powiedziałem, jest to niezbyt dobra cecha. Dziękuję Ci bardzo za to, że komentowałeś, za to, że udostępniałeś ten materiał. Jest mi z tego powodu niezmiernie miło. Niedawno uruchomiłem newslettera. Możesz tutaj wpisać swoje imię i e-mail i co tydzień otrzymasz informacje o nowościach z tej strony. Zasady subskrypcji są bardzo proste. Wysyłam maila raz na tydzień i nie ma tu żadnych reklam. Nie ma tu żadnego spamu, żadnych reklam innych firm. Również nie będzie tutaj moich reklam. Dodatkowo uruchomiłem możliwość polubienia tej strony. Także tutaj jest zakładka, gdy klikniesz, rozwinie się i możesz tutaj polubić tę stronę albo jeszcze lepiej udostępnić, tak żeby większe grono fotografów dowiedziało się o tej stronie, bo na razie jeszcze tutaj raczkujemy. Także zapraszam do newslettera i zapraszam do polubienia. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za aktywny udział i do następnego razu.